stole się ustawiamy. Wszystkim rodzicom życzenia składamy, byście zawsze zdrowi byli i nigdy się nie smucili. Żeby oczy wasze nigdy nie płakały, a usta wasze zawsze się wesoło śmiały. Żeby każda mamusia kochała swoje dzieci i mężusia. Żeby was cieszyła każda życia chwila i była tak piękna jak skrzydła motyla. Żeby prezenty były udane, a święta w śniegu i niezapomniane. Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci już od roku, zaprowadzi was do szczęścia nadchodzącym nowym roku. Thank you.
Kiedy gwiazdka jest już blisko, to się zwykle tak przydarza, że wiemy o tym bez pytania i bez kalendarza. To przedziwne rzeczy, bez oku nieustannie ryby zamiast pływać w wodzie, błyskają się wolnie. Te dziwy widzą wszyscy to, co w głowie się nie mieści. Wiemy wtedy już to wszystko, z czym to się mieści. A te święta niezwyczajne to muzyka. Prezenty, mąki, prezenty i choineczki. To coś piękniejszego przecież. O tym wiedzą wszyscy dzieci. To Pan Jezus się narodził, aby ludziom radość nieść. Świeci gwiazdka jedna, druga i na inne gwiazdki mruga. Wciąż koluje i wciąż mruga. Gwiazdom szepce coś do ust. Chodźcie, chodźcie, me gwiazdeczki, poszukajcie stajeneczki. Gdzie na sianku położony leży Jezus narodzony. Już gwiazdeczki migotają i za rączki się chwytają. Biegną wszystkie do stajenki, do Jezusa i panienki. Weźmy w ręce opłatek ten zwyczajny chleb, którym dzieli się rodzina, to nam jedność przypomina. Więc opłatkiem się dzielimy, bo rodzina stanowi. I w tej chwili wszystkiemu, co żyje, całym sercem radośnie się życzy, aby oczy nie płakały niczyje i żeby w sercu nie było goryczy. Żeby wszyscy mieli to, co im trzeba i jak my nawzajem sobie życzymy, łamiąc opłatek anielskiego chleba, ten wieczór świątecznej wigilii. Spiechaliśmy Panu, teraz cicho odejdziemy, ale ta miłość i radość dziecięca przekażemy. Ten biały opłatek to symbol miłości, niechaj to miłości w sercu nam gości. Wesołych świąt!